Witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, w ostatnich dniach wielka kumulacja. Papież Franciszek w drugą rocznicę swojego pontyfikatu ogłosił, że od 8 grudnia 2015 roku rozpocznie się rok jubileuszowy, rok miłosierdzia. W drugą rocznicę swojego pontyfikatu zaskoczył nas wszystkich. Również w piątek 13 marca wybiło równe 500 dni do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 roku w Krakowie. Właśnie dzisiaj, 15 marca, w Niedzielę Radości, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w minionych dniach w diecezjalną sztafetę modlitwy, która odbyła się od 1 marca w naszych nowochódzkich dekanatach. Dziękuję serdecznie wszystkim dekanalnym koordynatorom Światowych Dni Młodzieży, jak również przewodniczącym parafialnych komitetów organizacyjnych oraz wszystkim parafialnym wolontariuszom, którzy przygotowali i przeprowadzili nabożeństwa związane z diecezjalną sztafetą modlitwy w naszych parafiach. Serdecznie Was zapraszam do polubienia naszego profilu na Facebooku Nowa Huta & SDM 2016. Niech nas będzie jak najwięcej. Wszelkie informacje o przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży otrzymacie na pewno u przewodniczących parafialnych komitetów organizacyjnych właśnie w Twojej parafii. Zapytaj swojego księdza proboszcza, kto jest odpowiedzialny w Twojej parafii za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Pozostało już mniej niż 500 dni. Diecezjalna sztafeta modlitwy właśnie dzisiaj dobiega końca. Przenosi się do następnych dekanatów naszej archidiecezji. Jednak Światowe Dni Młodzieży w Nowej Hucie będą obecne w cyklicznej audycji Radia Nowochódzkie.pl. Każdego tygodnia, w każdy poniedziałek o godzinie 19:00 przewodniczący i wolontariusze parafialnych komitetów organizacyjnych z Nowej Huty będą Was informować, co ciekawego dzieje się w ich parafiach w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży. Zapraszam do słuchania audycji w każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Radio Nowochódzkie.pl. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i w Niedzielę Radości, którą dziś przeżywamy, chciałbym Wam życzyć Bożej radości, abyście wykorzystali ostatnie dni Wielkiego Postu, aby jak najlepiej przygotować się na najważniejsze święta w Kościele. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.